cisza jak makiem zapiął. Oby niedźwiedzi nie było. Wypoczynek na łonie natury. Trzeba też coś zjeść. Tam się ognicho będzie grzało. A tu? A, będą kiełbachy. Indywidualna racja żywnościowa. Zestaw numer 4. Co tu jest? No wstawię zdjęcie jeszcze, co tam się dokładnie znajduje, ale to jest gulasz węgierski, mielonka wieprzowa, no suchary, koncentrat napoju, miód, baton, guma do rzucia, cukierek, sól, pieprz, serwetka, chusteczka, papier toaletowy, no takie, no sztuczce jednorazowe, rurka do napoju i bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Także zaraz będziemy rozpakowywać. No dobra, to jedziemy z koksem. Czyli jednak jakiś nóż trzeba mieć, żeby to otworzyć. Żeby mi nie zwiało tu czegoś. No dobra. Przetrzymać, bo wieje. Suchary, batonik, chusteczka w sztuczce, rurka. O. Cukierki. Woreczek do podgrzewania. No i potrzebna jest jeszcze woda, 350 ml. Herbata. O smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty. Podgrzewacz, gulasz węgierski, miód, mielonka. No dobrze, trzeba się nauczyć, jak to podgrzewać. Nie wiem, czy to będę teraz próbował, mielonkę i miód, bo jeszcze jest kiełbasa do zjedzenia, ale zobaczymy. No dobra, czyli no, tu otwierać. Przed włożeniem konserwy należy ją zgnieść. Następnie otworzyć worek, włożyć do tego worka, zalać 100 ml wody, czyli tutaj jest napisane dokąd. Złożyć worek, włożyć do tego kartonowego pojemniczka i 12 minut czekać. No i później jeść. No dobra, to gnieciemy. Zawartość. Ciekawe, jak się podgrzeje, bo to w lodówce trzymałem. Co prawda data ważności była do 26 lipca, czyli dzisiaj jest 23 albo 4 albo 2 sierpnia. No dobra, chyba pognieciony. Otwieramy. Zawartość włożona. Urwę to. Na lewo. Ale wiatrzycha. Korek zwiewa.
Dobra. No jestem, teraz się rozpłaszczyło to. Dobra, wkładam. Czuć? Jeszcze nic się nie dzieje. Oby zadziałało. No dobra. Wkładam. No i niech się grzeje. Tam już się ognicho pali. Czuć coś ciepłe? Na razie nic. Stoper włączony. Leci. Proszę, gotuje się. Gotuje się. Coś z tego będzie tam chyba. No jeszcze dużo czasu zostało, ale woda kipi czasami. No idzie dalej. Grzeje się, grzeje. Jeszcze zostało niecałe 8 minut. Jeszcze będzie kiełbacha z ogniska. Tam. Ognisko płonie. Jeszcze kija na kiełbasę trzeba poszukać, żeby można było na coś nabić. Tam następne stanowisko. Tam jeszcze jedno. Daleko. O. A tutaj proszę. Drewienko. Instrukcja. Po szwedzku, bo jestem w Szwecji właśnie. U was teraz. Drewienko. Ogólnie dostępne. Tutaj o, można sobie jeszcze rozdrobnić, jak ktoś chce. Tam plaża jest taka mała. No jacyś ludziki. Śmietniki. No a tam z drugiej strony, za tymi skałkami jest. No taka jest polana mała i tam są toalety też. Także. Tak to wygląda tutaj w Szwecji. Zawsze można sobie grilla jakiegoś nad jeziorkiem czy w lasku zrobić. Pospacerować. Proszę bardzo. O, ja nawet jakiś stateczek płynie. Pewnie do was teraz. Będzie go widać? Widać. No i fajnie. Zawsze w weekend można odpocząć, a nie siedzenie w budzie, w ciężarówce. Siedem minut minęło. Gotuje się, gotuje. No, ponad 12 minut. Już 13. Jeszcze trochę bulgocze. Jeszcze trochę mu dać. Dam mu jeszcze trochę. No dobra, 14 minut, już tu już prawie nic się nie dzieje. Muszę gdzieś to schować na razie. Bo mi to zwieje zaraz. Teraz tu otworzyć. Dobra. Dobra, wodę wyleję, to
Można próbować. Coś tam pachnie nawet. Sprzęt mam swój, także tak to wygląda. Powiedzmy, że letnie jest. Ale żeby było gorące, to raczej nie. No, smakuje dobrze. No jest letnie. Gorące nie jest, ale letnie. No ale jak dla żołnierza wystarczy. Na polu bitwy. Łyżkę, nie masz łyżki? Trzeba było wziąć z sosem. No. A to mięcho to konserwowane jakieś było? Ile ono by leżało? Nie wiem. Dobra. To wszystko tu było, także. Ale tu... Łyżkę sobie weź, nie masz? Nie mam. A ciekawe. Musiałbyś się umyć, bo ja mam w tym. Dobra, to tam. Moim A to ciekawe, samochodowym. Myślisz, przez wiatr się nie dogrzało? Nie wiem. Może za bardzo wieje, nie? No. Ale w zimę jak podgrzewają, to jak? No też. Temperatura teoretycznie powinna uciekać, nie? Bardzo dobre. No. Także resztę będzie na kolację w domu. A jeszcze ciasteczka zjemy tutaj. Nie? A jak? My kierowcy powinniśmy dostawać takie te dzienne, nie? Codziennie powinniśmy mieć. Racje żywnościowe, by nie trzeba było żadnych kuchenek wozić, nic, tylko podgrzewasz i trzeba sobie ten nakupić. Jest talerzyk na kiełbasę. O, ktoś gacie zgubił. No i tak, śmieci to się wyrzuca, nie? Żeby było wiadomo. Poleciały. Tu jest kawałek plaży właśnie. Bo ta jest tam, tam jest ta polana. Tu nie będzie widać. Ale tam jest właśnie toaleta. Kiełbachy z ogniska lecą. No dobra. Czas spróbować herbatkę. Zobaczymy, co to za wynalazek. Koncentrat napoju herbacianego. No nie. Jak czekolada za komuny. Wyrób czekoladopodobny. No zobaczymy. No i spróbujemy batonika też. Następny wynalazek jakiś. Jedna uwaga. Dlaczego na tym batoniku na opakowaniu pisze, że biały wafelek jest jadalny? To mnie ciekawi trochę. No i tak ten biały batonik wygląda. No, całkiem pyszny. To chyba o to białe chodziło, że to niby nie jest pleśń. No to dobrze. Do kawki jak znalazł. Robimy napój herbaciany.
prawie 250. Czyli coś z tego wyjdzie. Wymieszamy. No to próbujemy. Może być. Otwieramy konserwę i miód nektarowy, wielokwiatowy. To był mnie. I cukru. Miodzik jest miodzią. Smaczniutki. To jest konserwa. Konserwa tak wygląda. Miam. Pyszna. Tak wygląda pokrojona konserwa. No dobra, tutaj jeszcze zostało mi z tego indywidualnej racji żywnościowej. Sól, pieprz, chusteczka, woreczek na śmieci, papier toaletowy. Odkładam. No i cukiereczki zostały i guma do rzucia. Już zaraz cukiereczki otworzę. Do kawy będzie w trasie, jak znalazł. No dobra, cukierek pomarańczowy smak, ten to jakiś kofik, chyba kawą nie czuć, co prawda, może troszkę. Tutaj zapach też mało pomarańczowy, no ale... No i gumy do rzucia. Zobaczymy, co to będzie smakowało. No dobra, tak nadgryzłem cukierki. No pomarańczowy, dobry. Kawowych rzeczy to ja ogólnie nie lubię, oprócz kawy. Żadnych wymysłów, ciast. Także, no ale może być guma później.